Coś wam dziś powiem, co będzie absolutnie najważniejsze na świecie. Ukraińcy myślą, że walczą o swoją ojczyznę, że walczą o swój kraj, że teraz się toczy o niego wojna. Ta wojna już została dawno przegrana. Ukraińcy już tę ojczyznę stracili, bo agresorem nie była Rosja. Ukraina została dawno przejęta. Wystarczy spojrzeć, w czyich rękach jest cały kapitał na Ukrainie i cała władza. Kim są kluczowi oligarchowie i politycy ukraińscy? To jest prawdziwy okupant. I teraz, czy to nie dziwne, że ludzie o pochodzeniu innym niż ukraińskie wspierają szowinizm narodowy ukraiński, wspierają banderowców, dozbrajają ich nawet, pomagają im się zorganizować i jechać na front? No właśnie to jest cel. Żeby jak najwięcej Ukraińców, którzy mogliby w przyszłości stawić opór, wyjechało na front i wpadło do maszyny do mielenia mięsa. Rosja tej wojny nie przegra, Ukraina jej nie wygra, też jej nie przegra, ale nie to jest celem tej wojny. Ta wojna ma się za jakiś czas skończyć, a jej głównym celem jest to, żeby setki tysięcy Ukraińców, którzy mogliby się zorientować, co się wydarzyło, zginęło na tej wojnie. I teraz, jak powiedziałem, skoro ta wojna już się tam rozegrała, a my obserwujemy tylko teatr, jakąś taką wisienkę na torcie, to wojna w tym momencie toczy się o Polskę. Polska jeszcze nie jest pod tą okupacją, o której myślę, dlatego że cały czas są wysuwane wobec nas roszczenia. Roszczenia, które pan Antony Blinken ostatnio przypomniał. Dziwnym trafem nie przypomina tego Ukrainie, która jest w takiej samej, a nawet gorszej sytuacji niż Polska, bo Ukraina brała czynny udział w Holokauście. Byli sojusznicy Hitlera. A tymczasem nie od Ukrainy, tylko od Polski się wymaga tych żądań. Dlaczego? No bo nie będą okradać swoich. Na Ukrainie sami swoi. Kto to ma płacić? A Polacy? A jeszcze mogą. Jeszcze można nas trochę zubożyć. Jeszcze można nas przycisnąć, rzucić na kolana i to też się skończy w Polsce jakąś wojenką, albo wciągnięciem nas do tamtej wojny, albo tutaj rewolucją, jak już ludzie nie będą mieli co do gara włożyć. I to też będzie o to chodziło i to będzie ostateczny akt, który będzie oznaczał, że już wszystko przegraliśmy. Dopóki są te roszczenia, to znaczy, że jeszcze mamy coś z tej naszej ojczyzny i że w tej chwili właśnie rozgrywa się kluczowy akt tego, żeby przejąć całą kontrolę nad Polską. Także miejcie tego świadomość, że kiedy już świszczą kule, to tak na dobrą sprawę jest pozamiatane. To teraz decydują się losy tego, czy mamy ojczyznę, czy nie. I agresorem nie jest Rosja.